wieczoru. Witam, panie Deadpool. Jest pan gotów na przejażdżkę? Jest, nie pierdol. Okej, panie Deadpool. To do zobaczenia, panie Deadpool. No weź spierdalaj. O. No, nieźle. Widzę, że masz bardzo duże kwalifikacje, ale porozmawiajmy o twoich umiejętnościach. Czy wiesz coś o prowadzeniu kanału, regularnym wrzucaniu i montowaniu filmów oraz o dobrej jakości wideo? Nichuja. Witamy w Limonka TV. O, wygląda na to, że jesteś naszym najlepszym pracownikiem. A że nie ma wyższej pozycji, na którą mógłbym cię awansować, to będę musiał ci oddać swoją. Proszę, właśnie zostałeś prezesem Limonka TV. Oto klucz do biura, klucz do mojego Rolls Royce'a i klucz do sypialni mojej żony. No czas już był najwyższy. Prezesie! Dzięki temu, że właśnie spłukał pan wodę w kiblu, jakimś cudem zarobiliśmy 40 milionów! Tomasz, zrób jakiś raport czy coś. Prezesie! Wow, wow, wow! Żadnego propagowania pornografii, co to ma być? Link do Pornhuba w opisie. Ej, wy tam, zróbcie to tak, żeby mi tego YouTube nie zdjął. Okej, może być. A teraz powrót do wideo. W ciągu paru dni znany i szanowany youtuber poprzez użycie paru opakowań kondomów, taśmy klejącej i ciągłego spłukiwania wody w kiblu dorobił się milionów, a co za tym idzie, zyskał niesłychaną sławę. Kanał Limonka TV, gdyż tak on się nazywa, spiął się po drabinie popularności prawie na sam szczyt. Wszystko to jest zasługą nowego prezesa, Deadpoola, który według prasy i społeczności powinien kandydować na prezydenta. Gdy ten jednak odmówił, tłumacząc, że nasz kraj potrzebuje kogoś tak memicznego na tym stanowisku jak Andrzej Duda, ludzie pokochali go jeszcze bardziej. You're breathtaking! You're breathtaking! You're all breathtaking! Tak bardzo, że w przeciągu ostatnich kilkunastu minut parę osób było gotowe nawet za niego zabić. Co jest zasługą takich wyników? Jak się czuje osoba, która ma już wszystko? Szczerze? Śledźcie mój kanał. Czuję się znudzony, bo zostało mi już tylko jedno. Warto było. Co za żenada. Ej, wcale tego nie reżyserowałem. Ale o co ci chodzi? Przecież to było super. Super? Płacę za coś, co dostanę w necie za friko, a ty mi jeszcze gadasz, że to było super? Mi tam się podobało, ta historia była taka prawdziwa. Ta, wiesz co? Chyba zaraz pokażę, jak było naprawdę. Poważnie? Hui, nie mogę się już doczekać.
wiecie, prawda jest taka, że to wcale nie jest takie proste zdobyć tę robotę. Musiałem sobie zadać sporo trudu, żeby ten film do was dotarł. Nie, no w chuj, ale co, było łatwo. Łatwiutko! Wiecie przecież, że jak czegoś chcecie, to wystarczy przyłożyć odpowiedniej osobie coś ostrego do krtani. No przecież to oczywiste. Innymi słowy, zrób coś po swojemu. Więc teraz już wiecie, co ja właściwie robię w serwerowni, ale bądźmy szczerzy, to przecież nie jest teraz takie istotne. Istotne jest to, że wróciłem, suki. Co jest? A, działa. O! To jeszcze wy. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że zostaliście do końca. Mam małą informację, ale zanim jeszcze zdradzę wam tą informację, to po prostu wam powiem jedną rzecz. Bardzo byłoby fajnie, jakbyście nacisnęli ten... Spójrz na tego kotka, a teraz na tego. Różnica między tymi kocimi mordami jest taka, że ten drugi nie subował tego kanału. Więc ty też zasubuj albo też będziesz takim smutnym nic nie warty końcówka od mopa. Feels confused yet? Mam ofertę. Pierdolnij też w dzwonek i daj lajka, a otrzymasz za darmolca powiadomienia odnośnie kolejnych filmów. Wiedziałem, że dasz radę. Daj jeszcze kiedyś znać, gdy znowu będziesz miał problem w odnalezieniu tych przycisków. Tak wiem. Ale pamiętaj, to wcale nie jest wstyd być jebanym debilem. A teraz informacja. Przewiduję bardzo długą przerwę. No może nie tak długą, ale... Wierzcie mi, mam jeszcze parę spraw do załatwienia. A nie chcę ich za bardzo zdradzać. Po prostu... A dobra, chuj, co ja tam będę. Idę szturmować, ale ja będę się nie... Tak na marginesie, ja nie zamierzam raszować Area 51 jak jakiś pojeb w stylu Naruto. O, nie. Ja, moi kochani, zamierzam do tych zjebów strzelać. Nie zostaje wszystkiego rządowi, tak? No to ten, widzimy się. Nevada, no, chodź!